Okej, hej, hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym dniu na naszej koralowej wyspie. O nie, chcę najpierw porozmawiać ze Spike'iem. No i jak ty jesteś smutny? Przecież niby jesteś szczęśliwy. Spike, ja czegoś tu nie rozumiem. Chłopie. Ach, kamień mieliśmy dostarczyć. Kurczę, poczekajcie. Ja tam było chyba 6 kamienia, nie? 6 czy 7? 7. To jeszcze jednego kamienia musimy wziąć. Jednego kamienia. No, tu coś w skrzynce. Potrzebuję arapaimy. Lubi chłodniejsze wody i zazwyczaj pływa po zachodzie słońca. Czy możesz mi pomóc ze słonecznikami? Robimy, Olivier i ja robimy dla jego taty koronę ze słoneczników na urodziny. Problem polega na tym, że nie posiadamy żadnego. Potrzebujemy dostawy przed 26. Czy to jest w porządku? Bo wtedy są jego urodziny. Słuchajcie, chyba jakieś słoneczniki mamy. Jednego potrzebują. Chwila prawdy. Mamy jednego słonecznika, więc też go oddamy. Jak tam nasze... coś tu nam wyrosło! Papuczka nam wyrosła. Bardzo super. Nic więcej poza papryczką. Oczywiście podlewamy nasze drzewka. Ale czekajcie, a czy nie przypadkiem... Nie, jeszcze nie. Chyba będą jutro dopiero dostępne. Zbieramy wody. Mamy dzisiaj dużo rzeczy do obiegnięcia, słuchajcie. Po pierwsze, zostawiamy to i zabieramy sianko, bo tak, oczywiście nie pomyślałam o sianku. Lecimy po kolei z naszym zwierzyńcem. Więc najpierw kurki i kaczki. Dalej mają żarełko, więc tylko czas na tulanko. A w końcu mamy tego, w końcu mam wpadło, słuchajcie, serduszko. Quality produkt. No, nice. Kaczucha. Super. Udało się. Teraz odwiedzimy sobie naszą mućkę. Naszą mućkę. A jeszcze musimy wypuścić te zwierzątka, nie? Nie wiem, czy tam się coś stanie, czy nie, jak nie zawołamy ich na dwór. Cześć, kochana! Czy ja mogę... Czekajcie, czy ja potrzebuję czegoś, żeby móc wydoić krowę? Czy ja potrzebuję jakiś baniak na mleko? I... No chyba nie. A może? To jest do robienia dżemów. To nie, no to nie widzę tu nic, co... Że ja po prostu nie mam... No jasne, ja po prostu nie mam miejsca. Dobra, zawołam ją na zewnątrz, ją potem na zewnątrz oporządzimy. I w końcu nie zawołałam na zewnątrz. Tu już czas leci, dobra. Może zawołałam, tylko ją potem też zgarnęłam z powrotem do środka. Zostawiamy to. Papryczki wszystkie zostawiamy. Na razie. Wrzućmy je do lodówki. Tak samo jajka. Nie ma miejsca na jajka! Kurde, blaszka. Dobra, zabierzmy grzybka i zabierzmy to. Sprzedamy. Jestem bardzo ciekawa, czy z mleka, nie wiem, można będzie zrobić masło na przykład. Tak to chyba powinno działać ogólnie. Więc spróbujmy jeszcze szybciutko. Co tu? Kurde, ta... Czas leci. Strasznie mnie stresuje to, że... Idziesz? No idziesz.
Nie było dźwięku dzwonu, nie wiem dlaczego. Cześć, kochana. Czy ja teraz mogę wziąć twoje mleczko? Nie? Jak mam zabrać twoje mleko? Dobra, potrzebuję jednak baniaka na mleko. Dobra, pójdziemy zobaczyć... Aha, nie kupimy owcy, bo owce kosztują chyba więcej. Ale możemy zobaczyć w takim razie, czy przypadkiem niepotrzebny... od 8. Jest teraz. Czy przypadkiem nie ma do zakupu jakiegoś baniaka na mleko, żeby wydoić krowę? Bo może faktycznie to jest cały clue. Sklep. No, of course, że jest. Za 300. Milk from animals. Ciekawa jestem, czy wystarczy jeden, czy po prostu każdy osobno trzeba napełnić, jeżeli ma się więcej zwierząt. Sklep. Zwierzęta. No, owca 2000. Bierzemy. Bierzemy owce, słuchajcie. Tu. Tak. Sheep jest sheep. Jak najbardziej. Confirm. Potwierdzony. I jeszcze sprawdźmy w takim razie. Nie to. Sklep. Te nożyce. Tak. Stało nam 44 monety. Chyba będziemy musieli wrócić. Ja muszę coś na szybko sprzedać w sklepie. Chyba, że dostaniemy nagrodę za zrobienie, słuchajcie. Dobra, to co? Lewym. Doimy. Mamy w lesie. Przywitajmy się jeszcze z owieczką. O, jaka słodka! Musi obrosnąć wełną. Uroczo wyglądne. Dobrze. No, aha, czyli to jest po prostu narzędzie, tak jakby. Ale mleko zebrało się tu. Czy ja mleko mogę do majonezarki rzucić? Nie. Tu nie. Czy ja mam jakiekolwiek narzędzie, które pozwala przerabiać mleko na masło? Chyba nie. Ekstraktor. To tylko do kelpów. To tylko do owoców i warzywek. No więc chyba jeszcze nie mamy. To tylko do majonezu. No nie mamy. No dobra, to spróbujemy sprzedać mleko u specjalisty. Odłóżmy sobie te narzędzia. W takim razie i możemy sobie jeszcze coś, haczki możemy sobie odłożyć, tak? Tak. Dobra. To teraz lecimy do miasta. Może być tu. No, nie wiedziałam, że nam się tu odblokował teleport. W sumie jakby nie zjarzyłam. Ktoś ma jakieś zadanie? O, nie wezmę tego, bo nie mam gruszek na razie. Od 9 jest 8.50. To zaraz się otworzy. A my musimy jeszcze te kamienie oddać i słonecznik, zanim cokolwiek, gdziekolwiek ruszymy. Cześć, Ewa. W ogóle to komu mamy ten słonecznik oddać? Czy tak się zapytam? Walentynie. No dobrze, Walentynie. Jest 9, wchodzimy. Potrzebuję oddać jakieś jedzonko. Na przykład mleko. Za 80. Ship to animal product osiągnięcie i majonez się od ręki sprzedał. Dobra, świetnie. Potrzebujemy tych rzeczy na zabawę z kowalem, żebyśmy mogli po prostu rozbić rzeczy. Gdzie jest Walentyna w tej chwili? Czy Walentyna będzie
Klementyna to jest taka śliczna, mała dziewczynka. Ale gdzie ona mieszka? Dziecko moje drogie, gdzieś ty jest, Emma, Tony, tu nie, tu nie. Czy tu jest chyba Walentyna? To jest chyba ona, w szkole po prostu od 9 do 20, no jakby ma to sens, co nie? Ma to sens. Do laboratorium. Mamy chyba fosilka. Tak. A w fosilku kolejne kości. Tym razem noga, słuchajcie. Tym razem noga. Teraz kowal. Potem jezioro i muzeum. I potem szkoła. Archie leci. A Archie czemu dzisiaj nie w szkole? Łomus jeden. Dobra, skrzynię. Jakaś miseczka. Kelpy, bransoletka. Bransoletkę jużśmy kiedyś oddawali. Kryształową kulę chyba nie. I tablet też chyba nie. Donated, donated, donated. Dobra. Mamy to. Ja myślę, że stąd najlepiej będzie najpierw się udać nad jezioro. Chociaż nie. A może i od razu szkołę zaliczymy. Można w sumie. W szkole w sumie w środku chyba jeszcze nie byliśmy. No chyba nie. Randy. Witam Anno i Po. Dzięki, że udało wam się zorganizować czas, żeby tu przyjść. Oczywiście, jak się miała Zoe, jak tam jej idzie. To pierwszy raz, kiedy została w szkole tak długo. Normalnie często się przenosimy. I do tej pory miała jakby nauczanie domowe. Ona jest świetna, ze wszystkim sobie radzi, jakby nadrobiła materiał. I też nauczyła, i jakby czy, no, narzuciła im, nauczyła ich, ich nowych rzeczy. To brzmi świetnie. Tam jest, jednak jest jeden mały problem. O nie, co się dzieje? Zoe ma taki nawyk przynoszenia robali do sali. Normalnie to nie jakiś wielki problem, ale czasami po prostu one uciekają z pudełka, jakiegokolwiek pudełka, w którym Zoe je przynosi, i robią bałagan w klasie. No i jeżeli w ogóle Zoe przyniesie je w jakimś pudełku. Zoe? Co? One są po prostu słodkie i chcę je pokazać przyjaciołom. Ale nie możesz jakby zakłócać porządku w klasie ze zwierzętami, które przynosisz. A może pokażesz je przyjaciołom, ale będziesz trzymać je na zewnątrz? Ale co jeżeli będą samotne, albo zmarzną, albo będą chciały schronić się przed deszczem? Zoe, rozmawialiśmy o tym. Porozmawiamy z nią jeszcze w domu, pani Randy. Obiecuję, że nie przywiezie już więcej robaków do szkoły. Tak długo, dopóki nie zostanie o to poproszona. Prawda, Zoe?
Dobra, dobra, obiecuję. Świetnie. Może następnym razem zrobimy jakiś pokaz i wtedy przyniesiesz jakiegoś robaka do środka. Jak to brzmi? Albo co ty na to? Okej, myślę, że da się zrobić. Czy są jakieś inne problemy, które chciałby tam pan zaadresować? Nie, to wszystko, co chciałem przedyskutować. Zoe jest świetnym uczniem w każdym innym aspekcie. A pan jest świetnym nauczycielem, panie Randy. O, jak miło. Super. I Walentyna właśnie tu siedzi chyba na w ławce. Tak. Czasami chciałabym zostać naukowcem, tak jak Link. Tak, żebym mogła mieć swoje własne laboratorium i studiować cokolwiek będę chciała. Proszę. Dziękuję. Dobrze, żeśmy zachowali ten kwiatek. Staliśmy oczywiście relacje w upgrade'zie, czy w upgrade'zie, jakby w prezencie. Dobra, mamy to. To teraz należałoby iść nad jezioro. Czyli w sumie to tu w prawo. Kolejny robak. Tak, dzisiaj nie zbieram robaków. Przynajmniej nie teraz. Myślę, że pozbieramy sobie robaki pod wodą. Bo tak, chciałabym udać się jeszcze znowu do oceanu dzisiaj. I myślę, że po prostu im więcej uda nam się odblokować, tym lepiej. I to też troszkę posunie nam naszą fabułę. Oczywiście nie mówiąc o tym, że ja się świetnie bawię bez raszowania tego. Także to nie o to chodzi. A to tutaj jednak było. Figa do oddania. Świetnie. Teraz się tepniemy stąd do muzeum. Także to nie tak, że chciałabym grę skończyć szybciej czy coś, broń Boże, tylko chciałabym też, żebyście wy mieli fajny content do oglądania, a nie tylko to, co tak naprawdę się robi codziennie w tej grze, tak? Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 102. Dostaliśmy rybne takosy. Rewelacja. To teraz musielibyśmy się tepnąć. W sumie to może tu będzie najszybciej. Nie tu. Tak, znowu wcisnęłam chyba X. Nie wiem, coś mi tu aktywuje mapę i nigdy nie wiem, co to jest. Tutaj jest. Mam nadzieję, że on tu siedzi w środku. Siedzi, żebyśmy mogli mu oddać kamienie. Proszę bardzo. Dziękuję. Co żeśmy dostali? 21 monetek i 20 prestiżu, tak to nazwijmy. No dobrze, zawsze coś. Zawsze coś. I w sumie myślę, że jednak najpierw będzie lepiej to odnieść do domu. To dopiero 11, więc będziemy mieli pół dnia na to, żeby ponurkować. Tak, nadal gramy na tym rozszerzonym jakby czasie gry. No, ale wydaje mi się, że na tego typu wyprawy jest to powiedzmy absolutny must have, bo po prostu możemy więcej tego konkretnego dnia zrobić. Schowajmy sobie te rybne takosy, nie chcę ich ze sobą zabierać i na pewno sprzedamy konsolę 150. Teraz już możemy się po prostu tepnąć na dno oceanu. Znaczy no, do miejsca nurkowania powiedzmy. Że tutaj sobie pójdziemy pogrzebać. I jeżeli dobrze widziałam, to brakuje nam sześciu orbów. Zobaczmy. Mamy tak, 14 na 20, czyli brakuje nam tu dwóch w okolicy i tu
kolejnych dwóch to są już cztery i potem już przy samym wejściu. Także słuchajcie, no nie ma co. Tylko lecimy z koksem, nie? Jeżeli chodzi o te wszystkie znajdźki tutaj, o, mam rybkę do uwolnienia, haha, to powinniśmy jeszcze postawić na tą suszarkę do tych morskich dobroci. A dalej ta sama krewetka. Myślę, że mniej więcej dotąd by tu gdzieś był. To dalej to się chyba już bardziej zakrawa o te orby powyżej. Oczywiście mogę się mylić, ale... Jest na meta. Super. Myślę, że on będzie chciał w prawo polecieć, tam uwolnić tą rybkę też. Założy się, że rybka będzie miała dla nas również jakiś prezent. Dobra. Kurde, tu dalej, patrzcie. Ciu, panie. Ośmioramienna gwiazda. Dobra. Pięknie. Co? Udało się rybkę uwolnić? Udało się rybkę uwolnić. Porozmawiaj. Mola. Shimmering Koffer, czyli dostaliśmy jakiś kuferek, ten spoko. Nie mamy nic specjalnego na razie, znaczy nic specjalnego, to tak źle brzmi. No jedzmy się. Dopiero 13:50, więc mamy bardzo fajny wynik. I lecimy z koksem. I tutaj właśnie jest ten kolejny element.
Sprawdźmy tak obszar mniej więcej w tę stronę. Właśnie te korzenie jeszcze nie odblokowane. Zbyt blisko tych orbów, czy tych fundamentów, powiedzmy, czy monumentów. Kolejnego orba, moje drogie oceaniczne ludki. Ale trochę mi się to... Chociaż tutaj dalej niby też jest jeszcze ten obszar, czekajcie. Że to będzie w tę stronę troszkę. Jest. Czyli jednak. Czymś zblokuje? Oczywiście, że tak. Jeszcze tu. Skurwany. Jeszcze, patrzcie, jaką trasę pokona. Wróciła do naszej kotwicy. Myśmy całe dookoła przebiegli. O masakra w ogóle. Teraz bądź mądry i pisz wiersze. Niech to jest obok tego za nas, co blokowuje. Wow. Dobra. Powinno nam to odblokować ten obszar tu po prawej. Lynxida Starfish. Coś nowego mamy.
Nowe żyjątko. Góry i w prawo. I co? I nie poszły. No nie mówcie, że ja to muszę teraz całe tu... No może muszę. Tu do góry i potem w prawo. Czy to się odblokuje jakby z drugiej strony dopiero? Spróbujmy. Jest 17:30. Więc jeszcze trochę tego czasu tu mamy. Czy tędy da radę przejść? Miejsca w inwentarzu. Więc pozbędziemy się kilku podstawowych elementów. Poznajdźki z dna oceanu są znacznie ważniejsze w tym wykonaniu. Chyba gdzieś utknęłam. Dobra, nowa skrzynka, w sensie nowa, dawno żeśmy jej też nie mieli. Udało nam się chyba przebić, słuchajcie. Tego byśmy zgarnęli jeszcze raz. Więc tu chodź, tu chodź, tu. Double catch. Podwójnie. Teraz tu na dół. Tu poprosimy to. Poprosimy to. Inventory is full. Ponownie. No dobra. To już olać. No nie, olać to. Chciałem spróbować znaleźć. Wow. Znaleźć miejsce. Tu sobie weźmiemy kotwicę. Wow. To był sukces. Więc na pewno połowę porozwalać tego. Zjedzmy coś. Jeszcze raz. Tak, tak, już. Bo spadł nam fosilek. Fosilek byśmy wciągnęli. To zawsze jest szansa na uzupełnienie tego muzeum, nie? Dobra. Mamy? Mamy! Z tego kawałka. Super. Wiem, że inventory jest full. Więc zrobimy szybki myk i spróbujemy odnieść rzeczy do domu. Tak jak ostatnio. Jest trochę późno już. My wszystko jeszcze mamy tyle energii, że warto by było się tym pobawić. Także znowu zróbmy tak, że ja po prostu odrzucam. A, nie to.
i wrócimy się tam jeszcze raz. Tak, chcemy iść jeszcze ponurkować. Bardziej w tę stronę ukryty teraz. To jest dosyć duży obszar. Nie wierzę. Jakaś melodyjka jest do rozegrania. Jak to mylnie pokazuję. Pokazała też kawałek śnicy, którego nie rozbiłam. Pomimo braku rozbicia on przeszedł. Ostatnie elementy do rozbicia. Ja już spróbuję powoli w tamtą stronę się przedostać. Tu w górę i w prawo, żeby mi starczyło czasu właśnie na, wiecie, zebranie kotwicy, przeniesienie kotwicy. Teoretycznie powinniśmy móc przejść gdzieś tutaj. Dobrze mówię? Tak. Totalnie gdzieś w tym obszarze tutaj teraz. Nie ma co rozbijać. To już jest ta godzina też w grze, że za dużo tu nie zrobimy. A no nie ma szans, żebyśmy mieli aż takiego fuksa, że przy tylu elementach damy radę znaleźć kolejnego orba. Dwa orby do końca. No, myślę, że jest oczywistym, że następną rozgrywkę zaczniemy sobie od tego, żeby te orby rozbić. Tak, co my tu mamy? Co ja tu mogę właściwie zrobić? To muszę zdonatować, to musimy rozbić, to musimy rozbić. To jest zaoferowane, to musimy rozbić. To wszystko jest już z offeringiem. To poszło, to poszło. Teraz zostawmy rzeczy te takie najbardziej oczywiste. Okej. Tu zostawimy karty. Stąd możemy teraz pozabierać. Nie, ta skrzynka. Ta miała być. Teraz spróbujemy to wszystko obchnąć, nie?
Dobra. Tu śmieci. Jeszcze. Stąd wszystko zostawimy, bo tak jak mówię, zejdziemy sobie na dno następnego dnia skończyć te poszukiwania. Weźmiemy tu wodę. Już wzięłam więcej jedzenia. Tu możemy miodzik zabrać jeszcze. Tu sprzedać. Hibiskusa. Tu się coś zrobiło? Majonezy się zrobiły. Dawaj te majonezy. Będą też kolejne pieniążki. I jeszcze wrzucimy sobie jakieś kwiatki do przerobienia. Nie wiem, co tu robią kelpy. Wrzucimy sobie może te trzy brązowe. O. Ja tym kelpów szukam, się okazuje, że jednak mamy ich całkiem sporo. Także bardzo dobrze, że one się też przydadzą. To jest ta druga 30, słuchajcie, skakujemy tutaj. I idziemy podsumować dzionek. Spajki. Czy dostaniemy awans w divingu? Po takich... dobra, oddaliśmy to. To było za... nie, za Sunflowera chyba. Tak, diving level 5, Scrap Chest myśmy dostali. Ciekawa jestem, czy Scrap Chest to jest taki kamienny pod względem wielkości, że 40, wiecie, miejsca będzie. Scrap Arch. Spoczko. 1300 żeśmy zarobili. Nice. Prawie 500 na divingu. Super. To jest naprawdę fajny wynik. Dobrze, moi drodzy. Kończymy ten dzień. Zobaczymy, jak tam jutro nasze uprawy. Skoczymy do oceanu. Na pewno odblokować te dwie rzeczy, więc nie wybieram się ani do Kowala, ani do laboratorium, ani do muzeum. Nie, po prostu lecimy na dół zrobić resztę tego zadania. Miejmy nadzieję, że zadanie będzie 20 na 20. No musi nam się otworzyć kolejny obszar, bo jakby ten będzie cały odblokowany teoretycznie. Jestem bardzo ciekawa tego, co czeka nas później. Tymczasem, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnej części. See ya!